Telewizja w Polsce.pl to gorące pytania. Edyta Hołdyńska, witam Państwa bardzo serdecznie. Wielkie miasta ostoją opozycji. Czy tak jest w istocie? Czy będą dążenia tych samorządowców, którzy wygrali wybory samorządowe w dużych miastach, parlamentarne także, do dążenia obalenia rządu Prawa i Sprawiedliwości? Czy mamy potwierdzenie tej tezy po ostatnich wyborach w Rzeszowie? O to pytamy naszych gości, publicystów. Przypomnijmy, że w Rzeszowie przy frekwencji 54% Konrad Fiołek, kandydat popierany przez opozycję, uzyskał 56,51% ważnie oddanych głosów, czym tak naprawdę zdeklasował kandydatów szeroko rozumianej prawicy, bo była i Ewa Leniart, i Marcin Warchoł, i Grzegorz Braun. Sięgamy po opinię, jak wspomniałam, do publicystów. Piotr Kubiak, Radio Gdańsk, dzień dobry. Witam panią redaktor, witam państwa. I Artur Cejrowski, publicysta, Tygodnik Sieci, dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Panowie, zanim oddam panom głos, to na początek opinia polityków także w tej sprawie. Nasz reporter w Sejmie zapytał i przedstawicielkę opozycji, i przedstawiciela obozu rządzącego właśnie o przejmowanie przez opozycję dużych miast. Na początek Hanna Gill-Piątek. Moim zdaniem Konrad Fiołek był obywatelskim kandydatem, któremu liderzy opozycji z całej Polski owszem udzielili poparcia, ale proszę zobaczyć nas tam w kampanii, w przeciwieństwie na przykład do Jarosława Kaczyńskiego, który przyjechał wesprzeć Ewę Leniart, tam nas po prostu jako polityków zadłużyło w tej kampanii. Nie zgodzę się, był Borys Budka, który nie wiedział, czy to jest pan Fiołek, czy Fiołek. Była pani Dulkiewicz, która nie wiedziała, czy to jest Rzeszów, czy to jest Wrocław. Myślę, że ci politycy jednak byli i na początku przynajmniej udzielali poparcia panu Fiołkowi. Politycy przyjechali z poparciem, ale później staraliśmy się wycofać jakby jako politycy, ponieważ takie było życzenie też Konrada Fiołka, który starał się być kandydatem obywateli z Rzeszowa. No właśnie, i paradoksalnie kandydat obywateli z Rzeszowa, jak mówi Hanna Gill-Piątek, jego wygrana tak naprawdę jest ogłaszana i odtrąbiona już w zasadzie jako sukces opozycji. To co na to Marek Kuchciński? Jeżeli porównamy wyniki wyborów w Rzeszowie dla Prawa i Sprawiedliwości z ostatnich wyborów kilku kadencji, no to widać, że specjalnie nie ma tutaj różnic, że mniej więcej jest niepodobna pozycja. Osłabiła naszą pozycję również ta decyzja, że pojawili się oprócz kandydatury pani Ewy Leniart, popieranej przez Prawo i Sprawiedliwość, inne kandydatury, i to na pewno była sytuacja zła, niedobra. Jak oceniać tę sytuację i jak oceniać ogólno występujący już trend, że to opozycja wygrywa w wielkich, większych miastach w naszym kraju? Piotr Kubiak. Znaczy tutaj te wyniki w Rzeszowie jakby dla mnie nie są w ogóle kompletnie zaskoczeniem, bo przypomnę, że Tadeusz Ferenc, który ustąpił ze stanowiska, on miał powyżej 60% poparcia, dlatego można powiedzieć, że poniekąd zaskoczeniem może być taki jednak słabszy trochę wynik tego kandydata Zjednoczonej Totalnej Opozycji, bo jakby nie możemy tutaj mówić, że jest to kandydat obywatelski, tylko jest to kandydat totalnej opozycji. Rzeszów w przeciwieństwie do Podkarpacia jest jednak, no można powiedzieć, dzisiaj taką po prostu lewica ma Rzeszów, lewica tego Rzeszowa nie odpuściła. Tacy są, takie preferencje wyborcze mają wyborcy w Rzeszowie. A jeszcze mówiąc o dużych miastach, no to taki stan mamy już od dłuższego czasu. Od 20 lat, kiedy obserwujemy wyniki wyborów na przykład do Rady Miasta Gdańska, no to mamy zwycięstwo Platformy Obywatelskiej i takich formacji powiązanych, czy współpracujących bardzo silnie z Platformą, tak jak dzisiaj mamy Wszystko dla Gdańska z ramienia tego tej organizacji. Tak, to prawda, i dlatego też zaprosiłam prezydent Adamowicz. Właśnie obu panów, bo panowie są z Gdańska i właśnie o dużych miastach będziemy mówić i nieco jeszcze więcej o Gdańsku w drugim punkcie programu, to jeszcze Rzeszów i może właśnie ta różnica pomiędzy stolicą regionu, a regionem, który jednak jest konserwatywny, który w większości wyborów wybiera jednak Prawo i Sprawiedliwość. Artur Cejrowski. Jedno delikatne sprostowanie, którego
nie mogę nie dokonać. Z Gdańska jest kolega redaktor. Ja jestem z Gdyni. Przepraszam, tak. To strój miasta. Gdyni też jest ciekawa sytuacja. Gdyni też jest ciekawa sytuacja. Jest równie ciekawa sytuacja. Nasz prezydent Wojciech Szczurek od 20 paru lat lawiruje pomiędzy różnymi formacjami politycznymi, udając bezpartyjnego. Udaje bezpartyjnego daleko dłużej niż udaje go Konrad Fiołek, który przecież tak samo jak i Tadeusz Ferenc również był politykiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I tak jak redaktor Kubiak słusznie zauważył, Lewica rządzi czy to w postaci SLD, czy to w postaci innych partii, czy też stowarzyszeń samorządowych, rządzi Rzeszowem od 2002 roku. A de facto wynik Konrada Fiołka w tych wyborach jest jednym z najniższych, które w pierwszej turze prezydenci tego miasta zyskiwali, bo z reguły to poparcie dla Tadeusza Ferenca oscylowało w granicach 65% i z reguły wygrywał on wybory w pierwszej turze poza pierwszymi wyborami w 2002 roku, kiedy musiał mierzyć się z kontrkandydatem. No więc tak, mamy taką sytuację, że w całej Polsce samorządowcy, bądź to z Koalicji Obywatelskiej, bądź to z Lewicy, bądź to ze stowarzyszeń takich jak właśnie Wszystko dla Gdańska, czy różnych innych przybudówek Platformy Obywatelskiej, udają postaci bezpartyjne, ale jak zafałszowany obraz rzeczywistości próbowano nam tutaj przedstawić. Widzieliśmy przecież na konwencjach organizowanych w Rzeszowie, kiedy cały tłum samorządowców stał z różnych partii, ale przede wszystkim z partii zafiliowanych wokół Koalicji Obywatelskiej, ale także z partii innych organów Zjednoczonej Opozycji. Ten tłum stał za Konradem Fiołkiem i ten tłum Konrada Fiołka wspierał przez cały okres kampanii. I to, że posłowie Otrzymana Hołowni próbują dzisiaj tłumaczyć, że to był kandydat bezpartyjny, to jest przecież fałszowanie rzeczywistości, bo no, Konrad Fiołek jest politykiem Lewicy, a wspierali go politycy Koalicji Obywatelskiej. A jakie to ma znaczenie dla mieszkańców miasta? No bo właśnie podejrzewam, że dlatego kandydaci, w zasadzie wszyscy, odcinali się od poparcia dużych ogólnopolskich partii właśnie dlatego, że zapewniali, jesteśmy dla ludzi, jesteśmy dla rzeszowian, my działamy tutaj od lat i nie popiera nas żadna partia, bo to mówił Marcin Warchoł, który wystąpił z Solidarnej Polski, opuścił Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie, no i chciał z poparciem właśnie ustępującego prezydenta Tadeusza Ferenca zdobyć zaufanie rzeszowian. To się nie udało, jak widzimy. Konrad Fiołek też mówił, że jest bezpartyjny. No, Ewie Leniart przechodziło to przez gardło, prawda, z trudnością, bo jest wojewodą podkarpackim. Natomiast czy rzeczywiście w wyborach samorządowych to odgrywa duże znaczenie, że kandydat jest popierany przez wielką partię, czy też nie, czy też to właśnie to miało znaczenie i to zadecydowało o wygranej Fiołka? Ja mam powiedzieć, panie redaktor? Moim zdaniem takie poparcie, które otrzymał Marcin Warchoł, to nie ma żadnego, albo ma bardzo małe znaczenie. Tutaj oczywiście mieliśmy do czynienia ze starciem właśnie z Konradem Fiołkiem, którego nazwiska nie potrafili wypowiedzieć politycy, którzy go popierali. No i nie wiedzieli też właściwie, gdzie są, czy są we Wrocławiu, czy w Rzeszowie. Ale tutaj mieliśmy do czynienia po prostu z poparciem jakiejś takiej wizji i tego człowieka, który był znany rzeszowianom, którzy są, no, mają swoje poglądy, są to poglądy w większości, jak widzimy, lewicowe. Jakby start takiego kandydata jak Grzegorz Braun, no, jest oczywiście taką wielką ciekawostką, ale ja też przypomnę, że startował pod szyldem, startował również w Gdańsku. Ja przypomnę, że zdaje się, Grzegorz Braun zdobył prawie 12% poparcia w tych wyborach po śmierci, po zabójstwie Pawła Adamowicza, ale też warto przypomnieć, że nie było kandydata Prawa i Sprawiedliwości. No i sądzę, że poparcie dużych organizacji partyjnych, czyli tak jak panią Leniart popierał Jarosław Kaczyński, całe Prawo i Sprawiedliwość, tutaj jednak ma mniejszy wpływ niż się wydaje. To są jednak wybory też innego typu. Tutaj chodzi o co innego. Ja w Rzeszowie dawno nie byłem, przyznam się, nie wiem jak wygląda stan dróg w Rzeszowie, bo być może mieszkańcy stwierdzili, że no Ferenc
Ferenc dobrze naprawiał nam te drogi. Fiołek no jest jego znajomym. Czy nie tak źle się, to wygląda, jeżeli się, chodzi o dojazd do Rzeszowa, to potwierdzam. Tak, wywodzą się jakby z jednej linii politycznej, no i nam to pasuje. No, na przykład w Gdańsku widać takie, o czym będziemy oczywiście pewnie później dłużej rozmawiać i bardziej wnikać w szczegóły. No, jakby to poparcie dla pani prezydent Dulkiewicz spada, no ale to być może przez te dziurawe drogi i korki, do których sama doprowadza. No na pewno wybory samorządowe mają to do siebie, że ludzie widzą efekty rządzenia, prawda? Przez wiele lat zresztą wygrywał Tadeusz Ferenc z ogromnym poparciem, co panowie zauważyli, to prawda, więc może po prostu był dobrym gospodarzem, a nie miasto jest lewicowe, jak sugeruje Piotr Kubiak, jak bardzo często teraz tłumacząc porażkę w wyborach mówi też Prawo i Sprawiedliwość, prawda? Czy w dużych miastach, może inaczej, w większych miastach to ma znaczenie? Jeszcze raz wracam do tego pytania. Czy mniejsze miejscowości, czy tam upartyjnienie jest bardziej przeszkodą dla kandydata? Czy jest różnica pomiędzy tą mniejszą miejscowością a większym miastem? Czy to się liczy? To z jakiej partii jest dany kandydat? Czy bardziej rzeczywiście patrzy się na jego dokonania? Artur Cejrowski. W mojej ocenie absolutnie nie ma znaczenia to, jaką ofertę ma dany kandydat, bo liczy się to, z jaką partią jest zafiliowany, z jaką partią jest kojarzony, bądź z jaką partią nie jest albo nie chce być kojarzony, tak, i ten na siłę próbowanie, ta prowadzona na siłę próba unikania wszelkich konotacji z partią, na przykład w wydaniu gdyńskiego prezydenta, też jest oczywiście falsyfikacją rzeczywistości, bo widzimy, że prezydent Szczurek w Gdyni próbuje lawirować pomiędzy Platformą Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością. Podobnie próbował robić Tadeusz Ferenc, który przecież był jednym z założycieli Komitetu Wyborczego Bronisława Komorowskiego, byłego prezydenta, ale też wsparł z kolei polityka Solidarnej Polski. No więc widzimy, że tu bardzo często mamy do czynienia z taką próbą, no na tym polega polityka, z próbą godzenia różnych środowisk, ale no nie miejmy złudzeń, bo to też trzeba wrzucić chyba kamyczek do ogródka Prawa i Sprawiedliwości. PiS jako taki nie ma oferty dla mieszkańców dużych miast. Ta oferta, którą ma polityczna PiS, jest skierowana do ludzi, którzy w jakiś sposób poczuli się wykluczeni przez konstrukcję trzeciej RP. I o czym moglibyśmy mówić długo, wskazywać na błędy wynikające z reformy, którą my w Polsce nazywamy reformą Balcerowicza. Ona w rzeczywistości była reformą prowadzoną na zlecenie postkomuny, która korzystała z porad Sachsa i Sorosza. Ale ten system, który skonstruowano w Polsce po 1989 roku, wykluczył z życia bardzo dużą liczbę ludzi. I do tych ludzi skutecznie dotarł poprzez swój program PiS. To jest program prospołeczny, to jest program, który jest skierowany do osób, które w mocnym stopniu czuły się wykluczone. PiS dotarł do tych ludzi, przedstawił im konkretną ofertę i oni dziś głosują na Prawo i Sprawiedliwość dosyć masowo. Ale no, mieszkańcy wielkich miast mają troszkę inne potrzeby i wydaje mi się, że tutaj dla nich trochę brakuje oferty w postaci Prawa i Sprawiedliwości, w postaci programu Prawa i Sprawiedliwości. Mhm. Czy elitom Prawo i Sprawiedliwość, tym elitom w dużych miastach, umówmy się, nie jest potrzebne Prawo i Sprawiedliwość? Ostatnia minuta dla Piotra Kubiaka. To znaczy, ja sądzę, że Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo ciekawe elementy programowe w swojej ofercie. No bardzo ciekawą oczywiście, taką najbardziej znaną ofertą programową jest oczywiście 500+. Ja tylko dodam, że te pieniądze idą do mieszkańców wsi, do mieszkańców wielkich miast. Jest pytanie do kierownictwa i władz Prawa i Sprawiedliwości, jaką strategię PR-ową tak naprawdę prowadzić, tak żeby przekonać mieszkańców dużych miast, którzy no niestety są również pod wpływami, bardzo, bardzo mocno są jakby pod wpływami środowisk lewicowych, bardzo mocno przychodzą do nich te takie ideologie lewicowe. I tutaj jest ta kwestia, jak tak naprawdę zaczepić intelektualnie mieszkańców dużych miast, szczególnie tych lepiej wykształconych, i jak pokazać im, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią, której zależy na dobru tak naprawdę wszystkich. No, widzimy to obiektywnie, ale są jeszcze kwestie ideologiczne, które trudno ominąć.
I to wyzwanie przed Prawem i Sprawiedliwością. My tutaj kończymy, stawiamy nie kropkę, bo średnik. Za chwilę wracamy i skupimy się, tak jak mówiłam, jak zapowiedzieliśmy, szczególnie na Gdańsku. Tam ostatnio Rafał Trzaskowski z planem odbudowy RP. To za chwilę.